Cześć, witam Was. Dzisiaj znowu jesteśmy w Nissanie Qashqai Diesel i tutaj ta choinka, jak widać, dalej się świeci. Mamy tutaj problem z AdBlue i z błędem systemu Start-Stop System. Ładowanie akumulatora, w poprzednim filmiku mówiłem, że tym błędem jakoś się tam nie przejmuję za bardzo, ponieważ myślałem, że naładuję akumulator i to zniknie. Ładowanie akumulatora nic nie dało, ale udało się podłączyć auto do komputera. Znalazłem tam mechanika, elektromechanika, który ma właśnie komputer, który czyta te nowsze samochody. No i tutaj jest kilka błędów z tym AdBlue pieprzonym. I błąd tutaj, który podobno odpowiada za ten błąd systemowy Start-Stop, to czujnik sprzęgła. Jest przerwa lub zwarcie masy. Jeśli chodzi o AdBlue, tutaj kilka błędów. Czujnik NOX, za czujnikiem NOX, moduł sterowania, jakieś niskie ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jestem prawie pewien, że po prostu ten płyn, który był tam w zbiorniku, skrystalizował się, ponieważ no parę dni temu były te mrozy po minus 11-12 stopni, a tak jak tam mówiłem w poprzednim filmiku, ten płyn krystalizuje się przy minus 11,5 stopnia, także było go niewiele i pewnie zapchał układ. Do tego czyszczenia układu wrócę po nowym roku. Dzisiaj zajmę się tylko sprawdzeniem tego czujnika sprzęgła. No i zobaczymy, pomierzę to, posprawdzam, jak coś to może gdzieś tam popsikam takim specjalnym sprayem do układów elektronicznych, być może to pomoże. No, jeżeli nie, no to będziemy szukali problemu w masie. Ktoś tam pisał, że oddał samochód do serwisu, a miał ten sam błąd i właśnie znaleźli mu usterkę taką, że gdzieś tam była przerwa w masie, gdzieś tam na skrzyni biegów. No zobaczymy, tak jak mówię, jak będę się zajmował tym AdBlue, no to wtedy z kanału będzie mi łatwiej tam ewentualnie popatrzeć na te przewody, czy coś się nie urwało. No jak na razie choinka świeci. No dobra, sprawdzę sobie tutaj te czujniki, no i zobaczymy, jeżeli to nie pomoże, no to sprawa się troszeczkę komplikuje. Słuchajcie, jeżeli mieliście tego typu problemy, czyli właśnie ten start-stop i błąd z tym systemem, jak widzicie, miga tutaj autko. Tutaj, jeżeli wyłączam ten system start-stop, nic nie reaguje. I tak samo z tym AdBlue. Jeżeli mieliście tutaj w Nissanie właśnie ten problem, dajcie znać, może naprowadzicie mnie na zdiagnozowanie szybsze tej usterki. Dobra, wyłączę samochód, biorę się za te czujniki. Dobra, słuchajcie, przygotowałem sobie już łóżeczko tutaj i pokażę Wam, gdzie są właśnie te czujniki. Mam nadzieję, że tu będzie widać. O, tutaj jest jeden czujnik, ten z tą żółtą końcówką i drugi z tą brązową końcóweczką. Jak widzicie, one odpowiadają za tutaj to sprzęgło. No niestety nie będę nagrywał tego, jak to wyciągam, z uwagi na to, że jest tu bardzo mało miejsca. Także będę musiał wyłączyć kamerę. Wyciągnę czujniki, posprawdzamy je sobie i zobaczymy, co dalej. Ok, kochani, udało mi się wyciągnąć te dwa czujniki tutaj. Dwa są takie czujniki sprzęgła. Jeden taki, drugi taki. Ten jeden był wsadzony i przekręcony tylko. Drugi był tutaj na takim zatrzasku, jednym i drugim. Trzeba to delikatnie wyciągnąć, żeby nie połamać tych zatrzasków. Słuchajcie, zaraz je sobie rozbiorę, zobaczę, co tam w środku siedzi. Naprawdę wyglądają idealnie. No, auto ma 4 lata. Tutaj przy okazji, że mamy to na wierzchu, nie wiem, czy będzie widać, kiepsko trochę.
Spiszemy sobie od razu numery w razie W. Podyktuję te numery. Tego brązowego to jest numer PA66GF30. A tutaj tego drugiego czarnego, w zasadzie są dwa numery. Jeden jest coś takiego 8200666173A i drugi numer taki PBT.POW.PA66.PBT-GF50. Także numerki, nie wiem czy będzie widać, numerki warto sobie tam gdzieś zapisać. No i dobra, mam tutaj jakiś tam mierniczek, spróbuję to pomierzyć, oraz tutaj mam taki spray do układów elektrycznych, takich właśnie kostek i innych czarów. Specjalny taki spray, popsikam to, no i zobaczymy czy usterka się usunie, czy będzie trzeba kupować nowe czujniki. No i popatrzcie, rozebrałem te czujniki, ten brązowy, no nic specjalnego tutaj nie ma, sprężynka, jakiś tam bolec i taka kosteczka z dwoma blaszkami, także tutaj... Ok, jestem z powrotem, słuchajcie, musiałem podładować troszkę baterię. Złożyłem sobie już ten jeden czujnik. Okazało się, słuchajcie, że jeszcze jest tam trzeci czujnik na tym sprzęgle, na samej górze. Jest tam jeszcze taki sam czujnik jak ten tutaj, który wam pokazuję. Ma te same numery. Sprawdziłem go sobie, on też jest dobry. Pomierzyłem go sobie. I tak samo zmierzyłem sobie tutaj oporności tego czujnika. Obejrzałem filmik jakiegoś tam fachowca elektromechanika, który pokazywał jak sprawdzić właśnie tego typu czujniki. Chodzi o oporności. I teraz tak, taki zwykły mierniczek, tutaj ustawiamy sobie na oporność i mierzymy oporności. On tutaj ma 3 piny, ten czujnik, 1, 2, 3. Jeżeli przyłożymy miernik do pierwszego i do trzeciego, ta oporność ma być stała. W tym przypadku pokazywało tam 5,58 bodajże. Jeżeli przyłożymy miernik do pinu pierwszego i drugiego, to ona w przypadku ruchu tego potencjometra tutaj ma rosnąć. I tak też było. Rosło z wartości 5,58 do 10,10 bodajże. I jeżeli przyłożymy tutaj miernik do tego pinu numer 2 i numer 3, to wręcz odwrotnie ma być i tak też było, czyli z wartości największej, czyli 10,10, jeżeli ten potencjometr sobie tutaj ruszałem, to ta wartość po prostu malała do tej najniższej 5,58. Jeśli chodzi o ten tutaj czujnik, jak go zmierzyć, no to bardzo prosto. Ten mierniczek tutaj przekładamy sobie na ciągłość. Jeżeli te dwie szpilki tutaj złączę, brakuje ręki, jeżeli złączę, to tutaj mi się świeci czerwone światełko, nie ma niestety brzęczka, to znaczy, że jest przejście. I tak samo robię tutaj, słuchajcie, szpileczkę jedną przykładam do tego jednego pinu, drugą do drugiego, trzymię to i naciskam tutaj ten bolec i wtedy tutaj mi się na mierniku pojawia czerwone światełko, to znaczy, że jest przejście. Zaraz wam to szybko jeszcze pokażę. Okazuje się, że te czujniki, no, wychodzi na to, że są dobre, czyli problem będzie w masie, będzie trzeba szukać masy, chyba że jakimś cudem, bo też popsikałem te wszystkie piny, te kostki w środku właśnie tym sprayem tutaj do tych układów elektronicznych, chyba że jakimś cudem gdzieś tam coś się poprawi i będzie łączność. No i teraz szybciutko chciałem wam pokazać, jak właśnie sprawdzić sobie ten tutaj czujnik, czyli miernik daje na przejście, jak stykam te dwie
tutaj szpilki, czerwone światełko, to znaczy, że jest przejście, i to samo robię tutaj z tym mierniczkiem, z tym czujniczkiem, czyli przykładam tutaj szpilki do tych pinów. Dobra, jeszcze to muszę jakoś poprawić. Przykładam szpileczki do tych pinów i wciskam czujnik. Jak widzicie, pali się czerwone światełko. To znaczy, że czujnik jest dobry. Czujniki są dobre. Montuję je z powrotem do samochodu i zobaczymy, co się będzie działo. No i kochani, sprawa się rypła. Czujniki zamontowane, jak widać tutaj dalej świeci się ten błąd systemu. No czujniki, jak widzieliście, są dobre, także trzeba będzie szukać błędu gdzie indziej, być może jakaś przerwa w masie. Jak będę czyścił ten system AdBlue, może uda mi się namierzyć ten problem. Jeżeli mieliście taką sytuację, właśnie takie błędy, dajcie znać w komentarzach, czy to, nie wiem, usunął wam serwis, czy gdzieś tam warsztat, czy sami daliście radę usunąć tą usterkę. Ułatwi mi to życie. A póki co dziękuję wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki, pozdrawiam, hej!